Wydaje mi się, że to było w ostatnim tygodniu. Byłem na spotkaniu naszej grupy uwielbieniowej. Wszyscy siedzieli i rozmawiali ze sobą. Jeden z liderów uwielbienia powiedział: staram się nauczyć rozpoznawać moment, w którym Bóg pojawia się w pomieszczeniu. Uczę się rozpoznawać, kiedy przychodzi jako Ojciec, kiedy przychodzi jako ten, który nas kocha, a kiedy przychodzi jako nasz przyjaciel. Gdy to usłyszałem, pomyślałem sobie: ale to jest dobre. Poprosiłem go, żeby powiedział mi, w jaki sposób to rozpoznaje, ale on odpowiedział: spokojnie, ja dopiero się tego uczę. Ale to było niesamowite. Dzisiaj naprawdę poczułem, że Bóg chce przyjść do nas jako nasz przyjaciel. Ja wiem, że naprawdę potrzebuję duchowego rozeznania. Nie chcę robić tego, czego On nie robi. Nie chcę mówić tego, czego On nie mówi. Ta Biblia zawiera w sobie dużo rzeczy. Na jej podstawie możesz mówić bardzo wiele rzeczy. I Bóg te rzeczy powiedział. Ale Jego tchnienie jest tylko nad tym, co w danej chwili mówi. Załóżmy, że zaczynam swój dzień i traktuję moje spotkanie z Bogiem rutynowo. Robię to, ponieważ zawsze to robię. Nad czymś takim nie ma Bożego tchnienia. Potrzebuję, żeby On tchnął na to, co mówię. Jeżeli czytasz Pismo, ale nie w obecności Jego autora, to nic nie zyskujesz. Gdy ja czytam Słowo, On musi być obecny przy mnie. Kiedy wzrastam, nie mogę pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć: rozumiem, co ten fragment mówi, w oparciu tylko o to, co jest w moim umyśle. Czytając werset, nie mogę od razu przeskakiwać na jego koniec, pomijając mięso, jakie znajduje się w jego środku. Bycie spokojnym i cichym jest naprawdę trudne. Kiedy trwamy w ciszy, jest takie wrażenie, jakby wszystko w nas stawało się głośniejsze. Nie jest to nic niezwykłego. Ludzie często tego doświadczają. Widzimy wtedy bardzo wyraźnie chaos, w jakim funkcjonuje nasz umysł. Nasz umysł cały czas próbuje rozwiązywać problemy. Jesteśmy nastawieni na ich rozwiązywanie. Trwajcie w ciszy, uspokójcie się i uznajcie, że On jest Panem. To jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić. Ale jeżeli już się w tym miejscu znajdziesz, pozostanie i trwanie w nim jest naprawdę proste. Moja przygoda z tą Ewangelią była niesamowita i jestem za to tak wdzięczny. Jestem tak wdzięczny za właściwe fundamenty, które Bóg złożył we mnie przez swoją sprawiedliwość i czystość. Wiem, że to nigdy ode mnie nie odejdzie. Moje fundamenty są silne i stałe. Jestem tak wdzięczny za to, że nie wiem, co to potępienie ani poczucie winy. Za to, że jestem wolny. Żyję w ten sposób od 16 lat. To się nigdy nie zmieniło. Nie było ani jednego dnia, w którym by się to zmniejszyło. Jak już to tylko się powiększyło. Ale zauważyłem, że w moim czasie modlitewnym, wiecie, bo ja naprawdę chcę iść za Bogiem. To jest dla mnie tak ważne. Myślę, że gdybym zapytał was teraz, jak wielu z was chciałoby, żeby wasze życie modlitewne było lepsze, to wszyscy podnieśliby swoje ręce do góry. Gdyby tak nie było, to prawdopodobnie byłoby coś nie tak. Jestem bliżej Jezusa niż kiedykolwiek wcześniej. Poznaję Go głębiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie wiem, że dopiero dotykam się powierzchni. Spędzę wieczność z tym, z którym teraz spędzam czas i rozmawiam. Dowiem się o nich tak wielu nowych rzeczy. On jest moim przyjacielem, który chce objawić mi siebie samego jako przyjaciela. Tak, Bóg jest moim Ojcem. Jezus jednak powiedział już: nie nazywam was sługami, ale nazywam was przyjaciółmi. Znacie tę pieśń? Jestem Bożym przyjacielem. To jest bardzo wesoła piosenka, przy której się skacze, ale ona może również sprawić, że będziesz płakał niekontrolowanie. Ponieważ On jest naprawdę kochającym Ojcem. Jest naprawdę wiernym przyjacielem. Jest umiłowanym Twojej duszy, który nigdy Ciebie nie zostawi. Ja przez lata szukałem Pana. Słyszałem historię o Marii i Marcie dziesiątki razy. Gdy była mowa o Marcie, myślałem sobie: no tak, jesteśmy tak zajęci. Musimy natomiast siedzieć u stóp Jezusa. Rozumiem to. Jednocześnie sam nie siedziałem u stóp Jezusa, tylko robiłem przysiady w Jego obecności.
Siedziałem w przysiadzie u stóp Jezusa. Przychodziłem i mówiłem: Panie, jestem tutaj. Ale wiesz, że niedługo mam rzeczy do zrobienia. Jestem tutaj. Proszę, przemawiaj do mnie. Czasem przychodziłem do Boga i mówimy tak: Posłuchaj, Ojcze, Twój sługa teraz przemawia. Zamiast powiedzieć: Mów, Panie, ponieważ Twój sługa słucha. Twój przyjaciel Cię słucha. Ja siedziałem w przysiadzie w obecności Jezusa. Nie wiedziałem, jak się siedzi w Jego obecności. Mimo tego miałem wspaniałą relację z Bogiem. Znałem podstawy o sprawiedliwości. Wiedziałem, jak wspaniałym był Bóg, jak wiele mi przebaczył. Kochałem Go całą miłością, która we mnie była. Ale od niedawna On rozkłada mnie na łopatki. Wziął do ręki brzytwę swojego słowa i oczyścił swoją prawdą moje serce. Oczyścił wnętrze mojego kielicha. To nie jest tak, że mój kielich był brudny, ale był pełny tego, że byłem zajęty. Zabrał mi moje ciągłe bycie zajętym, po to, abym mógł naprawdę siedzieć u Jego stóp i pić z Jego kielicha i z Jego ręki. Jestem tak wdzięczny za tę miłość, którą mi pokazuje. Ze wszystkim, co we mnie jest, ja chcę się nią podzielić. Intryguje mnie to, że Bóg zawsze przemawia. On zawsze mówi, jest tym, który jest Słowem. Jeżeli jednak my nie nauczymy się być cicho, jeżeli nie nauczymy się być spokojnymi, On cały czas przemawia, ale my funkcjonujemy na niewłaściwych częstotliwościach. Jest niebiańska częstotliwość, którą można usłyszeć tylko, kiedy jest się spokojnym. Nie mogę pozwolić sobie na to, żeby czytać Słowo po to, aby mieć z czego wygłosić kazanie. Nie mogę czytać tego Słowa po to, żeby się dowiedzieć, co dzisiaj mam głosić. Bóg nie chce, żebyś czytał Słowo, abyś miał czym się podzielić na kazaniu. On jest tym, który chce poprowadzić ciebie nad spokojne wody. Nad spokojne wody mnie prowadzi. Duszę mą pokrzepia. Nad spokojne wody. On chce, żebyśmy Go poznali. On jest naszym pocieszycielem. On chce, żebyśmy poznali Go jako naszego pasterza. W ostatnim tygodniu był tutaj Eric Gilmour. Przyjechał tutaj, żeby poprowadzić czas specjalnie dla naszej ekipy. Modliliśmy się od 9 do 4. Zrobił z nami to, co nazywa Szkołą Bożej Obecności. Tak naprawdę przez większość czasu po prostu siedzieliśmy cicho. To było niesamowite. To było takie piękne. Następnego dnia Eric głosił o naszym pasterzu. Powiedział, że spotkał kobietę, która dosłownie zajmuje się pasterstwem. Ona podzieliła się z nim kilkoma faktami na temat owiec. Ona sama powiedziała Ericowi, kiedy owca się zgubi, kiedy owca odejdzie od stada i w jakiś sposób się przewróci na ziemię, to dosłownie nie jest w stanie sama z powrotem stanąć na nogi. Fizycznie jest to dla owcy niemożliwe. A więc owca, która jest zagubiona i która się przewróciła, po prostu leży na plecach. Powiedziała mu również, że kiedy coś takiego się przydarza zagubionej owcy, to momentalnie czuje się pozbawiona nadziei. Tak naprawdę myśli, że umrze. Czeka na śmierć. Słuchając tego, pomyślałem sobie, brzmi to jak stan Kościoła. Krew odpływa im z nóg do ich korpusu. Leżą na ziemi i są gotowe na śmierć. Brzmi to trochę głupawo. A więc, gdy taką owcę podnosi na ręce pasterz, on nie może jej postawić na ziemi, bo ona z powrotem się przewróci. Jej nogi nie są ukrwione. A więc, żeby przywrócić w nogach owcy krążenie, pasterz musi przytulić ją do siebie i trzymać na rękach. Słuchając tego, pomyślałem sobie, to jest przecież Ewangelia. Właśnie to z nami robi Bóg. Jest tym, który trzyma mnie blisko siebie. Nie zdając sobie z tego sprawy, byłem tym, który leżał na plecach, tak zajęty swoim życiem,
tak zajęty różnymi rzeczami, ale on jest dobrym ojcem i dobrym pasterzem. Jest taki piękny. W ostatnim tygodniu podzieliłem się czymś na tej szkole. Nie jestem w stanie o tym zapomnieć, dlatego chciałbym się dzielić tym dalej. Nie mogę nad tym tak po prostu przejść. Mam na myśli tutaj nasze noce. Jak wielu z was chciałoby spać lepiej? Jak wielu z was chciałoby, żeby ich noce były lepsze? Czasem jesteśmy po prostu ograbiani z naszych nocy. Rozumiecie? Wszystko jest dobrze, w ciągu dnia jesteś aktywny, jesteś bardzo zajęty. Wypełniasz swój czas różnymi aktywnościami. Nagle przychodzi czas, w którym już powinieneś być w łóżku. Zajmuje ci chwilę uspokojenie się, zasypiasz, a po chwili z powrotem się budzisz. Miałem taki okres w swoim życiu, w którym budziłem się kilkanaście razy w nocy. Budziłem się z uczuciem paniki. Nie było ku niej jednak żadnemu powodu. Wyskakiwałem z łóżka, nie mogąc złapać oddechu. Było to naprawdę dziwne. Byłem atakowany przez diabła. Twoje noce tak naprawdę nie należą do ciebie, tylko należą do Pana. Znalazłem w piśmie ten fragment i chciałbym o nim coś powiedzieć. Mam nadzieję, że uda mi się przez to przejść, bo mam bardzo wiele rzeczy na swoim sercu, którymi chciałbym się podzielić. Pójdziemy teraz do pierwszej księgi, a potem przeczytamy całość. Aż do objawienia. Żartuję. Wołaniem mojego serca jest popchnąć was w kierunku intymności z Bogiem. Chcę zabrać wszelki kamień potknięcia, który jest na twojej ścieżce. Każdą skałę obrazy na twojej ścieżce. Chcę zabrać każdą rzecz, która staje na drodze między tobą a Bogiem. Chcę, żebyś przeżywał niczym niezmąconą bliskość z Panem. Chcę, żebyś był z Nim cały czas w kontakcie. Żebyś cały czas był w bliskości z Nim i żebyś był w Nim cały czas zakochany. Chcę, żeby każda rzecz, którą robisz i każde słowo, które wypowiadasz, wypływało z twojej bliskości z Nim. Chcę, żeby twoje życie stało się efektem, owocem bliskości z Nim. Nie chcę, żeby Jezus był na drugim miejscu w twoim życiu. Nie chcę, żeby był tylko wagonikiem doczepionym do lokomotywy twojego życia. Chcę, żeby twój wzrok był cały czas skupiony na Nim. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Spójrz w Jego cudowną twarz. I rzeczy tego świata nagle przestaną mieć znaczenie w świetle Jego chwały i łaski. Chcę, żebyś był w stanie spojrzeć w twarz Jezusa, bez względu na to, w jakim miejscu jesteś. Chcę, żebyś pracując był w stanie patrzeć w twarz Jezusa. Chcę, żebyś nauczył się w Niego wpatrywać i żebyś nauczył się prawdziwie Go adorować, abyś poznał, czym jest wpatrywanie się w Baranka Bożego, który został zgładzony. Chcę, żebyś widział Go w Jego dobroci i w Jego chwale. Chcę, żeby bez względu na to, co robisz, twoja dusza była w stanie cały czas zwracać się w Jego kierunku. To jest naszym celem. To jest celem naszego chrześcijaństwa. Gdy przyjrzysz się życiu Jezusa, zobaczysz, że On cały czas wpatrywał się w swojego Ojca. Kiedy przyjrzysz się Jego życiu modlitwy, zobaczysz, że On cały czas podnosił swój wzrok do swojego Ojca. Gdy rozmnażał jedzenie, podniósł swój wzrok i podziękował. On cały czas wpatrywał się w swojego Ojca. Wystarczy jedno spojrzenie w Jego twarz i wszystko się zmienia. Jedno spojrzenie w Jego twarz jest w stanie porwać i pochwycić twoje serce na zawsze. Jeżeli naprawdę spojrzysz w Jego twarz, to już nie będziesz w stanie odwrócić swojego wzroku. Dla niektórych brzmi to dziwnie. Czują się potępieni i przytłoczeni przez swoje życie. Myśląc o bliskości z Bogiem, przypominają im się tylko ich grzechy. Nagle się okazuje, że ich grzechy z wczoraj wpływają na to, jak wygląda ich jutro. Jeżeli nie jesteś w stanie zapomnieć o tym, co było jutro, to zawalisz też dzisiaj. Jeżeli zawalisz dzisiaj i zawaliłeś wczoraj, to jedno i drugie wpłynie na to, że zawalisz jutro. I kółko kręci się dalej. To kłamstwo kręci się w kółko, jak to, w którym biega chomik. Tak naprawdę nie ma żadnego kółka, w którym mamy biegać jak chomik.
Ono nie istnieje. Jesteśmy w tym świecie, ale nie jesteśmy z Niego. W naszym umyśle mamy być tak świadomi i tak pełni Jego samego, że to, co dzieje się tutaj na ziemi, staje się proste. Dlaczego? Ponieważ nic nie jest w stanie zabrać Ciebie od Twojej bliskości z Panem. Nic nie jest w stanie zabrać Ci Twojej miłości wobec Niego. Jesteś całkowicie otoczony Jego miłością wobec Ciebie. Czasem próbujesz Mu okazać więcej miłości, niż On Ci okazuje, ale ostatecznie On zawsze wylewa na Ciebie więcej miłości. Wspinasz się w ten sposób na drabinkę Bożej miłości i to jest takie wspaniałe. Może myślisz sobie, że jestem niestabilny emocjonalnie. Nie, po prostu jestem zakochany. Jednak według wszelkich światowych standardów ja całkowicie zwariowałem. Według Bożych standardów natomiast zyskałem wszystko. Ponieważ jeżeli straciłem to życie, to je znalazłem. Jeżeli próbuję jednak zachować swoje życie, to je stracę. Co bym zyskał, gdybym zyskał cały świat, a jednak stracił moją relację z Ojcem? Nie, ja muszę uchwycić się mojej relacji z Ojcem. Wtedy moje życie nie będzie własnością tego, co jest wokół mnie. Jeżeli ja mam Jego, a On ma mnie, jeżeli ja widzę Go jako przyjaciela, który jest mi wierny, jeżeli widzę w Nim możliwie najpiękniejszego Ojca, jeżeli wiem, że On zawsze na mnie patrzy, jeżeli wiem, że jest zawsze ze mnie dumny, nawet kiedy popełniam błędy, On jest ze mnie dumny. Dlaczego? Ponieważ widzi, że ja zauważam te błędy i z powrotem zaczynam wpatrywać się w Jego twarz. Czy mówiąc to mam na myśli, że Boga cieszy nasz grzech? Nie. Ale kiedy jestem posłuszny mojemu przekonaniu o grzechu, to On już nie ma prawa, żeby mnie dotknąć. Moje spojrzenie spotyka się z Jego spojrzeniem. Wzrasta moja miłość do Niego. I miłość, którą otrzymuję od Niego, ta miłość sprawia, że nie chcę mieć nic wspólnego już z tym grzechem. Jest to dziełem nadziei, która rodzi się w moim sercu poprzez miłość. Właśnie tak wygląda relacja. Tak wygląda miłość. Bądźcie teraz cierpliwi, bo zrobimy małe nauczanie. Potrzebuję dojść z wami do jednego miejsca i mam na to tylko 18 minut. Jeżeli ktokolwiek z was ma wiarę w cuda, to teraz jest odpowiedni czas, żeby jej użyć. Coś zmieniło się, jeśli chodzi o moje noce. Moje noce stały się czymś najwspanialszym. Gdy śpię, wyłącza się mój umysł. Mój umysł nie jest aktywny. Żyje, ale nie jest aktywny. Natomiast moje serce nie śpi. Nauczyłem się, że moje serce jest bardziej obudzone w nocy niż w ciągu dnia. Z waszym też tak jest. Chcę, żebyście zobaczyli, w jaki sposób Bóg to zaprojektował. My, ze względu jednak na naszą kulturę, ze względu na to, jak wymyśliliśmy sobie kalendarze, na nowo spróbowaliśmy wymyślić koło. Chcę wam pokazać oryginalny plan. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Księga Rodzaju 1:1. Ziemia była bezkształtna i pusta, i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami. I Bóg powiedział, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra. I Bóg oddzielił światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Wiem, że wszyscy znamy ten fragment. Chcę podzielić się z wami czymś, co zobaczyłem, tak naprawdę, gdy nauczałem kilka dni temu. To było niesamowite. Zobaczyłem to i pomyślałem sobie, o Boże, to tutaj jest. I oddzielił Bóg światłość od ciemności. Nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy. Nie jest tu napisane poranek i wieczór, dzień pierwszy. Wieczór jest początkiem Twojego dnia. Jest to tak dziwne dla naszego naturalnego umysłu. Myślisz sobie, nie, budzę się i dopiero zaczyna się mój dzień. Myślisz sobie, dobrze, że tak jest, bo ledwo co przeżyłem dzień wczorajszy. Porankami śpiewamy nawet sobie pieśni. Dzisiaj jest nowy dzień, dzień, który dał nam Pan. Zacznę go z Tobą. Co by się stało jednak, gdybyś w ten sposób zasypiał? Twoje poranki byłyby kompletnie inne. Widzicie, kiedy ja idę spać, Bóg uczy mnie, że gdy kładę swoją głowę na poduszce, tak naprawdę kładę swoją głowę na Jego sercu.
Kiedy ja zasypiam, moja żona mówi, że mam dwa tryby obrotów. Obroty szybkie oraz żadne. Jestem albo włączony i funkcjonuję na maksymalnych obrotach, albo nie funkcjonuję w ogóle. Jeśli zasnę przy tobie, to jest po mnie. Jestem w stanie z kimś rozmawiać i nagle zasnąć. Czasem w łóżku rozmawiam na jakiś temat z moją żoną i nagle mnie nie ma. To jest niesamowite, tak naprawdę to jest pewnego rodzaju dar. Ale nie wierzę, jakoby ten dar miał być tylko dla mnie. Wierzę, że Biblia mówi, że wszyscy możemy go mieć. To jest tak potężne. Co by się stało, gdybyś kładąc się spać, składał na Pana wszystkie swoje problemy i wszystkie swoje troski? Jest napisane dzisiaj, 6 rozdział Ewangelii Mateusza, 33 werset. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystkie te rzeczy zostaną wam dodane. Na końcu tego fragmentu jest napisane, nie martwcie się o jutro, ponieważ jutro ma wystarczająco swoich własnych spraw. Nie martwcie się o jutro, ponieważ dosyć ma dzień swojego utrapienia. Jeżeli twoje dzisiaj kończy się dzisiaj, ponieważ tak naprawdę dzisiaj kolejny dzień się zacznie, jeżeli to złapiecie, to całkowicie przywróci do góry nogami wasze życie. Co by się stało, gdyby wszystko, przez co dzisiaj przeszedłeś, gdyby ten jeden dzień, który dzisiaj przeżywasz, kończyłby się wraz z twoim położeniem się w łóżku? Co by się stało, gdyby twoje zasypianie było początkiem nowego dnia? Pozwólcie, że przeczytam wam ten fragment jeszcze raz. Niektórzy z was mają tak wybałuszone oczy jak konie. Myślicie sobie, to jest po prostu głupie. Przecież dzień to dzień. Powiedz mi, co ma wspólnego to, co my sobie ustaliliśmy, z tym, że Bóg powiedział, i nastał wieczór, i poranek, dzień pierwszy. Czy On nie jest tym, który stworzył dzień? Czy nie jest tym, który stworzył również ciemność? Bóg powiedział, niech stanie się światłość, i stała się światłość. Bóg widział, że światłość była dobra i oddzielił Bóg światłość od ciemności. Nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. Czy wiecie, że Bóg stworzył wszystko? Czy rozumiecie, że ciemność istnieje, ponieważ Bóg ją stworzył? Dopiero potem Bóg stworzył światło. Ciemność chce rządzić naszą duszą. Za każdym razem, gdy widzisz coś lub widzisz kogoś, widzisz kontrast między światłością a ciemnością. Widzisz to, co jest dobre i to, co złe. Tak wiele rzeczy bombarduje naszą duszę, zwłaszcza w kontekście nocy. Jak wielu z was bało się lub boi się ciemności? Gdy byłem małym dzieckiem, byłem całkowicie przerażony ciemnością. Nienawidziłem jej. W nocy byłem grzeczniutki jak aniołek. Jak wielu z nas jako dzieci przykrywało się kołdrą w nocy, myśląc, że w ten sposób sprawiamy, że jesteśmy bezpieczni. Co bycie przykrytym kołdrą ma wspólnego z byciem bezpiecznym? Co by się stało, gdyby twoje dzieci się dowiedziały, że one już są czymś przykryte? Co by się stało, gdybyś wiedział, że Bóg jest kocem, który ciebie okrywa? Co by się stało, gdybyś wiedział, że jesteś okryty Jego obecnością? Jest napisane, że dla Pana ciemność jest jak światłość. Nie jesteś w stanie schować się w ciemności przed Bogiem. Żaden demon nie jest w stanie się ukryć w ciemności przed Panem. Pan widzi wszystko i chce dać tobie swoje oczy. Noc nie może ci niczego zabierać, nie może ci też niczego zrobić. Jednak przez całe życie bałem się ciemności, a potem na dokładkę jeszcze oglądałem horrory. Dracula nie pojawia się w horrorach w ciągu dnia. W ciągu dnia umiera. Wiemy, że promienie słoneczne go usmażą. Właśnie takimi rzeczami jesteśmy wychowywani i karmieni przez nasze całe życie. Ciemność jest jakaś inna. Potem jako chrześcijanie słyszymy różne nauczania. Słyszymy, jak ludzie mówią, och, a to jest takie ciemne miejsce. Stary, gdy tam wszedłem, odczuwało się taką ciemność. Odczuwało się taki duchowy mróz. Jeżeli ciemność ciebie przeraża lub fascynuje, to znaczy, że nie rozumiesz istoty światła. W ciemności nie ma niczego. Nie ma żadnego stracha, który na ciebie wyskoczy. Rozumiecie to? To jest niesamowite. Jeśli to zrozumiesz, to wszystko się zmieni w twoim życiu. Mam jeszcze na podorędziu kilka wersetów. Chcę wam je pokazać. Po prostu posłuchajcie. Psalm 17, werset 2 i 3.
Dawid mówi: Panie, zawsze żyłem przed Twoim obliczem, dlatego sprawdź mnie i zbadaj, obyś mnie usprawiedliwił i pokazał światu, że jestem niewinny. Ponieważ nawiedziłeś mnie nocą, zbadałeś moje serce oraz kształtowałeś moją duszę ogniem tak długo, dopóki nie mogłeś znaleźć we mnie niczego złego. Zawsze chciałem, żeby moje słowa i moje czyny były jednym. Dawid mówi: nocą wypróbowałeś moje serce, zbadałeś moje serce i kształtowałeś moją duszę. Kiedy ja zamykam te oczy, Bóg przez całą noc nie śpi. Księga Joba 33:15. W głębokim śnie, gdy człowiek śpi na swoim łożu, wtedy Pan pieczętuje jego pouczenie. Robi to po to, aby odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę. Zdajcie sobie sprawę z tego, że nasz umysł cały czas myśli, cały czas się kręci, cały czas próbuje wszystko wykminić. Gdy jednak śpisz, Bóg w końcu może się do ciebie naprawdę dostać. To jest czas, w którym może ukształtować twoją duszę ogniem. Co utrzymywało przy życiu dzieci Izraela, gdy były na pustyni? Co trzymało ich przy życiu w nocy? Co sprawiało, że było im ciepło? Był to słup ognia. Dlaczego był to słup ognia? Ponieważ nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Bóg chce, żeby ten sam słup ognia był w tobie i nad tobą, gdy śpisz. Przeczytam wam ten fragment. We śnie, w wizji nocnej, gdy głęboki sen schodzi na człowieka, Bóg otwiera uszy człowieka i zapieczętowuje jego pouczenie, tak aby ten mógł zawrócić ze swojej złej drogi i aby uchronić go przed pychą. To brzmi naprawdę fajnie. Jak wielu z was, gdy zasypia, mówi: Panie, ta noc należy do Ciebie. Dzisiaj, gdy będę spał, chcę spotkać się z Tobą. Na pewno słyszeliście o tym, że Bóg nigdy nie śpi. Czy myślicie, że Bogu na was zależy? Czy myślicie, że troszczy się o was mniej, gdy śpicie, a potem zaczyna się wami bardziej interesować, gdy wstaniecie? Czy myślicie, że On mówi sobie: o ludzie, w końcu zasnął. Nareszcie mogę zająć się kimś innym. W nocy twój umysł nie jest w stanie mu przeszkodzić. Więc gdy śpisz, twoje serce jest bardziej pobudzone. Dlaczego? Ponieważ nie wali głową w ścianę twojego mózgu. W nocy jesteś najbardziej bezbronny. Jeżeli oddasz swoją noc Bogu, wróg nie ma prawa ciebie dotknąć. Czy zdajecie sobie sprawę z tego, że Jezus... O nie, przepraszam. Panie, czasowo to nie wygląda dobrze. Psalm 42, werset 8. Lecz we dnie Pan udzieli mi swego miłosierdzia, a w nocy będzie we mnie Jego pieśń. I moja modlitwa do Boga mego życia. Jego pieśń będzie ze mną w czasie nocy. Psalm 63. Jak tłuszczem i sadłem będzie nasycona moja dusza, moje usta będą Cię wielbić radosnymi wargami, gdy Cię wspominam na moim posłaniu i rozmyślam o Tobie podczas nocnych straży. Chcę widzieć Twoją moc i chwałę, jak Cię ujrzałem w Twojej świątyni. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą Cię chwaliły. Tak błogosławić Cię będę, póki żyję. Wzniosę swe ręce w Twoje imię. Moje usta wypełnione są chwałą, gdy przychodzę przed Twoje oblicze, ponieważ namaszczenie Twojej obecności nasyca mnie jak nic innego. Jesteś rozkoszą mojej duszy. Werset 8. Moja dusza przylgnęła do Ciebie, Twoja prawica mnie podtrzymuje. Psalm 91. Ten nigdy nie będzie musiał bać się demonicznego ataku w nocy. Nie będzie musiał również się bać ducha ciemności, przychodzącego przeciwko niemu. Nie bój się niczego, ani w dzień, ani w nocy, ponieważ siły demoniczne nigdy nie sprawią ci kłopotu, nie dotkną ciebie siły ciemności wystosowane przeciwko tobie. Psalm 127. Jeżeli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą.
Jeśli pan nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik. Daremnie jest dla was wstawać rano, wysiadywać do późna i jeść chleb boleści, bo on obdarowuje swojego umiłowanego nawet we śnie. Tak często zasypiając, myślimy o pracy, którą wykonaliśmy danego dnia. Jest tak dlatego, ponieważ tę samą pracę będziemy wykonywać następnego poranka. Dlatego przez całą noc nasza dusza nie może odpocząć. Gdy się budzimy, chcemy nacisnąć przycisk drzemki, ale nie możemy tego zrobić. Jesteśmy pospieszani do tego, żeby tworzyć, pospieszani do tego, żeby budować, do tego, żeby robić to, co mamy robić. Zabiera nam to poczucie realności tego, jak sen może być słodki. Nie możemy sobie na to pozwolić. W ten sposób zabierana jest nam słodycz, którą Bóg chce nam dać.